Siema, siema. Zaczynamy budowy nad subwooferem pod 2x Rockford Fosgate T2. Wszystkie elementy są już docięte co do milimetra. Także tylko zostało nam to wszystko złożyć. Projekt został wykonany wcześniej. Materiał odebrany po złożeniu zamówienia. Także przystępujemy do działań. Thank you.
little bit. Dump on a nigga for some silly shit. 104 rounds when the milli kick. Gangbang niggas who we really with. And we don't talk to no motherfucking law. Cooked up, caked up, slinging that raw. Nigga, roll through the city, got violence up. Bang him with the loud of the silence up. Leave him on the floor with his brain spilled out. Tanners, scanners, bananas peeled out. Siemanko wszystkim, chciałem powiedzieć, że dostałem właśnie skrzynię od Neon 228 Mateusz, dzięki bardzo. Chłopak zrobił mi skrzynię na dwa duże bydlaki Rockfordy T2D4 1200W RMS na sztukę. Ta skrzynia wykonana jest z 22 mm płyty MDF, podwójna przednia ścianka. Tutaj zrobił mi takie cztery, żebym mógł zamocować sobie uchwyty, dwa takie tu z tej strony. Kawał klocka, 28,5 kg na głośnik, razy 2, no to będzie, plus skrzynia jakoś 450 kg, to około będzie 100 kg, między 90 a 100 kg. Akurat jak widać, mieści się wszystko na tyk. Tutaj są, może nie będzie widać, tutaj są przewody głośnikowe, kontakty porobione, gniazda, kable pozłączane, wszystko jest na 1 ohm. Tam leży monoblok 2500 Rockford Fosgate i tutaj maluch 4 kanały, to będzie tak, 4 kanały i tam jest kabel chyba 25, ten plusowy 25 mm kwadrat mi się wydaje, a tutaj do bydlaka idzie od akumulatora około 5 m 50, bodajże 2 mm kwadraty oryginalny kabel ściągany ze Stanów Rockford Fosgate razem z takimi puszeczkami, minus wszystko tu, kable do głośników Hollywood, też kupowane w Polsce, i to chciałem naprawdę Mateuszowi podziękować, że chłopak wywiązał się z roboty i zrobił skrzynię naprawdę na profesjonalnym poziomie, tak uważam naprawdę, bo gościu się zna i wie o to, co robi, i gra naprawdę zajebiście, rozpierdala samochód, można powiedzieć, szyby latają, drzwi, nic nie puka, nie stuka w tej skrzyni, i chciałem naprawdę Mateuszowi podziękować za to, że podjął się takiego wyzwania i że umie uszczęśliwiać ludzi. Bardzo, bardzo Mateusz ci dziękuję i za to, że wysłałeś do Norwegii i poświęcony czas. Obyś takich projektów więcej robił i więcej ludzi uszczęśliwiał. Dzięki bardzo, Mateusz, na razie.